W odniesieniu do roku 2015 możemy mówić o bardzo dużych i dynamicznych zmianach w odniesieniu do rynku gazu ziemnego. Zgodnie z danymi, które zostały opublikowane przez Urząd Regulacji Energetyki, ponad 30 tysięcy odbiorców końcowych zmieniło sprzedawcę paliwa gazowego od początku procesów liberalizacyjnych, w tym ponad 25 tysięcy w samym 2015 roku. Jest to wynik, który moim zdaniem przewyższa oczekiwania rynku w tym zakresie. Wskazuje na bardzo dynamiczne procesy związane z liberalizacją, na bardzo aktywne poszukiwanie odbiorców końcowych na rynku, jak również prezentowanie im oczywiście konkurencyjnych ofert, jako że decydują się na zmianę sprzedawcy paliwa gazowego. Dodatkowo w obszarze infrastrukturalnym wiemy, że zakończyła się budowa terminalu LNG, który to zostanie oddany do użytkowania w 2016 roku, a właściwie został już oddany do użytkowania, ale pierwsze dostawy rozpoczną się w tym roku. Dodatkowo widać wyraźnie, że połączenia transgraniczne na przykład z Niemcami są wykorzystywane w około 70%, co wskazuje na wysoki udział podmiotów niezależnych, w tym spółek dokonujących zakupu na własny rachunek gazu z zagranicy. Także wydaje nam się, że ten rok 2015 był rokiem bardzo ciekawym, bardzo dynamicznym, natomiast wskazuje jednoznacznie, że rok 2016 będzie rokiem jeszcze bardziej dynamicznych zmian. Wpłyną na to również międzynarodowe trendy związane z cenami surowca, zarówno w odniesieniu do gazu ziemnego, jak i ropy naftowej, zwiększającą się liczbę aktywnych uczestników na polskim rynku gazu ziemnego, jak również wzrost świadomości i edukacji klienta w zakresie możliwości zmiany sprzedawcy, jak również produktów istniejących na tym rynku. Z mojej perspektywy, zgodnie z moimi oczekiwaniami, nie chciałbym, żeby powstało dużo takich firm, natomiast oczywiście taki jest trend związany z liberalizacją. Tam, gdzie jest możliwość zarobienia pieniędzy, zawsze pojawiają się nowe podmioty. Natomiast rynek polski jest jeszcze rynkiem stosunkowo domkniętym od strony regulacyjnej, więc nie jest to proste, żeby można było rozpocząć i prowadzić taką działalność na tym rynku. Tak? Jeżeli chodzi o podmioty międzynarodowe, no to na pewno wykazują duże zainteresowanie tym, co dzieje się na tym rynkiem i bacznie przyglądają się nad szansami, które się wiążą z rozwojem polskiego rynku gazu ziemnego. Niestety większość osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma możliwość zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, to po pierwsze. Po drugie, że ta zmiana sprzedawcy paliwa gazowego nic nie kosztuje, a po trzecie, że wiąże się z wymiernymi oszczędnościami dla odbiorców. Dlatego jednym właśnie z modeli, czy z pomysłów na tą naszą strategię dojścia do tych klientów mniejszych, bardziej zrozumionych, jest prowadzenie kampanii edukacyjnych, czy też szerokiej kampanii marketingowej związanej z edukacją i z edukacją tych odbiorców i ze wskazaniem im szans i korzyści wynikających z rozwoju rynku, a tym samym z możliwości zmiany sprzedawcy.